Przepowiednie dotyczące Polski od dawna stanowią część głęboko zakorzenionej tradycji religijnej i kulturowej. Ich znaczenie sięga zarówno przeszłości, jak i przyszłości, służąc jako źródło inspiracji, mądrości oraz prowadzenia. Chrześcijańskie proroctwa dla Polski jawią się jako niezwykła forma duchowej komunikacji, przynosząca nie tylko spojrzenie na bieżące wydarzenia, ale także kierunek dla zbiorowej egzystencji. W obliczu nieustannych wyzwań, które dotykają nasze społeczeństwo, od strumieni zmian społeczno-politycznych po przeobrażenia kulturowe, proroctwa stają się punktem odniesienia, przywołując głos Boży jako drogowskaz dla narodu. Uważne studium polskiej historii ujawnia wiele momentów, w których przepowiednie odgrywały ważną rolę w kształtowaniu zbiorowej świadomości i inspiracji do działania. Współczesność nie pozostaje obojętna na rolę proroczych przesłań. W dobie globalnych zmian w Polsce rodzą się pytania o jej miejsce i rolę w szerszym kontekście międzynarodowym oraz duchowym. Czy proroctwa mają coś do powiedzenia na temat obecnych wyzwań, z jakimi zmaga się nasz kraj? Czy mogą rzucić światło na przyszłość, inspirując do konkretnych działań dla dobra wspólnoty? Proroctwa dla Polski stają się więc nie tylko elementem duchowego dziedzictwa, lecz także narzędziem interpretacji współczesności i wizji przyszłości. Ich zrozumienie wymaga zarówno refleksji nad przeszłością, jak i otwartości na głos Boży w kontekście teraźniejszości. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się bliżej proroczym przesłaniom dla Polski, analizując ich kontekst historyczny, współczesny i przyszły. Poprzez tę podróż przez czas i przestrzeń duchową dążymy do lepszego zrozumienia roli proroctw w formowaniu tożsamości narodowej i kierunku rozwoju duchowego naszego kraju. Na początek przyjrzyjmy się proroctwom błogosławionego Bronisława Markiewicza, postaci o głębokiej duchowości, której życie i przesłanie stanowią istotny punkt odniesienia dla współczesnych Polaków. Bronisław Markiewicz, założyciel Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, zyskał opinię mędrca i mistyka, którego słowa niezmiennie przemawiają do serc poszukujących duchowej prawdy. Jego proroctwa, zakorzenione w głębokiej modlitwie i kontemplacji, dotyczą zarówno jednostek, jak i narodu jako całości. Wskazują one na konieczność nawrócenia, odnowy duchowej oraz głębszego zaangażowania w budowę społeczeństwa opartego na wartościach chrześcijańskich. Dzięki jego proroczym słowom, jako naród polski, możemy odnaleźć drogę do lepszego zrozumienia swojego miejsca w Bożym planie. Jego przesłanie pozostaje aktualne również w obliczu współczesnych wyzwań, zachęcając do budowania społeczeństwa opartego na miłości, solidarności i sprawiedliwości. Wysłuchajmy teraz proroctwa błogosławionego Bronisława Markiewicza. Pokój wam, słudzy i służebnice pańscy. Ponieważ Pan Najwyższy was więcej umiłował aniżeli inne narody, dopuścił na was ten ucisk, abyście oczyściwszy się z waszych grzechów stali się wzorem dla innych narodów i ludów, które niebawem odbiorą karę sroższą od waszej. Oto już stoją zbrojne miliony wojsk z bronią w ręku, straszliwie morderczą. Wojna będzie powszechna na całej kuli ziemskiej i tak krwawa, iż naród położony na południu Polski wyginie wśród niej zupełnie. Groza jej będzie tak wielka, że wielu ze strachu postrada rozum. Za nią przyjdą następstwa jej głód, mur na bydło i dwie zarazy na ludzi, które więcej ludzi pochłoną aniżeli sama wojna. Ujrzycie zgliszcza i tysiące dzieci opuszczonych, wołających chleba. W końcu wojna stanie się religijna. Walczyć będą dwa przeciwne obozy, obóz ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzących w Niego. Nastąpi wreszcie powszechne bankructwo i nędza, jakiej świat nigdy nie widział, do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił. Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej niedoli i wtedy niewierni uznają, że Bóg rządzi światem i nawrócą się. Wojnę powszechną poprzedzą wynalazki zdumiewające i straszliwe zbrodnie popełniane na całym świecie. Wy, Polacy, oczyszczeni obecnym uciskiem i umocnieni wspólną miłością, nie tylko będziecie się wzajemnie wspierać, ale przyniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet tym niegdyś wam wrogim. I w ten sposób wprowadzicie niewidzialne dotąd braterstwo ludów, Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi wśród was świętych i mądrych mężów i wielkich mistrzów, którzy zajmą zaszczytne stanowiska na kuli ziemskiej. Waszego języka będą się uczyć na uniwersytetach całego świata. Cześć Maryi i Najświętszego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim. Szczególnie dzięki Polakom Austria powstanie i stanie się federacją narodów. A potem na wzór Austrii powstaną inne państwa. A najwyżej Pan Bóg was wywyższy, gdy dacie światu wielkiego papieża. Ufajcie więc Panu, bo jest dobry, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy.
On wywyższa pokornych i daje im łaskę, a pysznych poniża i odrzuca na wieki. Szukajcie przede wszystkim Królestwa Niebieskiego, dóbr duchowych, które trwają wiecznie, bo to, co nie trwa wiecznie, nie jest prawdziwym dobrem. W ten sposób wypełnicie niebo, a na ziemi znajdziecie szczęście, którego świat dać nie może. Polacy, Bóg żąda od was, abyście nie walczyli tak, jak walczyli wasi najlepsi przodkowie na polach bitew w chwilach zdecydowania, ale abyście walczyli cicho, pokornie i mozolnie każdego dnia, zwłaszcza przeciwko wrogom waszych dusz, żąda od was, abyście walczyli w duchu Chrystusa i w duchu Jego świętych. On chce, aby każdy z was na swoim stanowisku prowadził przede wszystkim bezkrwawą walkę o każdy dzień. Tylko pod tym warunkiem dostaniecie się do nieba, a ponadto już na tej ziemi będziecie zajmować wspaniałą pozycję wśród narodów. Pokój wam. Proroctwo błogosławionego Bronisława Markiewicza rzuca niezwykłe światło na przyszłość narodu polskiego, malując obraz pełen nadziei i duchowego potencjału. Jego słowa wibrują nadzieją na pokój, jedność i ożywienie duchowe, wskazując Polakom drogę do osiągnięcia wzniosłych celów. Przez wzmocnienie więzi miłością oraz pokorną, codzienną walkę o dobro i prawdę, Polacy mają szansę na nie tylko na zbawienie dusz, ale również na wyjątkowe miejsce w historii narodów. To proroctwo zachęca do głębokiej refleksji nad wartościami duchowymi oraz do zaufania Bożemu prowadzeniu w drodze do pełni życia. Z proroctwa błogosławionego Bronisława Markiewicza wynika ważny wniosek dotyczący roli, jaką Polska może odegrać w kontekście światowym. Proroctwo sugeruje, że naród polski, oczyszczony przez ucisk i wzmocniony miłością, może stać się światłem dla innych narodów, niosąc ratunek i promując wartości chrześcijańskie. Warto więc w oparciu o te słowa zrozumieć, że Polska ma nie tylko misję do spełnienia, ale także obowiązek wspierania innych w dążeniu do lepszej przyszłości. Proroctwo księdza Markiewicza podkreśla także wagę pokornej codziennej walki o dobro, co stanowi przypomnienie o znaczeniu osobistej duchowej przemiany oraz ciągłego dążenia do lepszej wersji samego siebie. Rozważmy teraz kolejne proroctwo pozostawione nam przez kardynała Augusta Chlonda, wybitnego hierarchę Kościoła katolickiego, który w swoim życiu i nauczaniu przekazał wiele duchowych nauk i proroctw dla narodu polskiego. Jego życie, poświęcone służbie Bogu i ludziom, oraz głęboka duchowość sprawiły, że jego słowa miały wielkie znaczenie dla społeczności w Polsce i za granicą. Urodzony w 1881 roku, Chlond wyrósł na jednego z najważniejszych duchownych swojej epoki. Był nie tylko arcybiskupem, ale także prymasem Polski i kardynałem Kościoła katolickiego. Jego posługa obejmowała okres burzliwych wydarzeń w historii Polski, włączając w to dwie wojny światowe oraz okres komunizmu. W tych trudnych czasach jego proroctwa stanowiły dla wielu Polaków źródło nadziei i siły duchowej. Proroctwa kardynała Chlonda dotyczyły różnych aspektów życia narodu. Mówił o potrzebie wierności tradycji chrześcijańskiej, umacnianiu więzi społecznych opartych na miłości i solidarności, a także o konieczności obrony wiary i wartości chrześcijańskich w obliczu współczesnych wyzwań. Jego słowa ukazywały także perspektywę przyszłości, w której Polska odgrywa ważną rolę w dziele Bożym na ziemi. Wysłuchajmy przesłania, które nam pozostawił. Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem. Trzeba ufać i modlić się. Jedyną bronią, którą Polska zwycięży, jest różaniec. Tylko on uratuje Polskę od tych strasznych chwil, którymi być może narody zostaną ukarane za swoją niewierność Bogu. Polska jako pierwsza doświadczy opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat przed całkowitą zagładą. Niech wszyscy całym sercem zwrócą się do Matki Najświętszej o pomoc i ochronę pod jej płaszczem. Nastąpi wielki triumf serca Matki Bożej, po którym już tylko Zbawiciel będzie królował nad światem przez Polskę. Nowa Polska będzie dostojna, mocna, wielka, a nawet atrakcyjna i przewodząca właśnie przez to, że szczerzej niż kiedykolwiek i konsekwentniej niż inni oprze swe życie i swą politykę na zasadach chrystusowych. Jesteśmy świadkami zaciekłej bitwy między Państwem Bożym a Państwem Szatana. Chociaż walka ta nieustannie toczy się bez rozejmu, jest to walka najdłuższego i najbardziej powszechnego rodzaju, dziś na naszych oczach toczy się ona tak zaciekle, jak nigdy dotąd. Z jednej strony odbywa się zwycięski pochód Królestwa Chrystusowego, podczas gdy z drugiej strony łapa Szatana ciąży nad światem tak chciwie i perfidnie, jak nigdy dotąd. Współczesne pogaństwo, opętane jakby kultem demona, odrzuciło wszelkie idee moralne, wymazało pojęcie człowieczeństwa. Jest odurzone wizją społeczeństwa,
w którym imię Boga już nie rozbrzmiewa, a pojęcie religii i chrześcijańskiej moralności zostało bezpowrotnie unicestwione. Wynik tego starcia między państwem Bożym a państwem szatana nie budzi wątpliwości. Kościół ma zapewnione zwycięstwo, bramy piekielne go nie przemogą. Jest to tylko kwestia każdej osoby, która wrzuci zasługę swojego moralnego czynu na szale tego zwycięstwa. Od nas zależy przyspieszenie godziny triumfu. Każdy z nas w tej bitwie ma wyznaczone stanowisko. Ktokolwiek nie daje z siebie wszystkiego na swoim stanowisku, jest zdrajcą sprawy Bożej i naraża innych na niebezpieczeństwo. A kto usuwa się z tej bitwy dla wygody, jest dezerterem z szeregów oficerskich Chrystusa. Z proroctwa kardynała Augusta Hlonda płyną ważne wnioski dotyczące roli modlitwy, wiary i wartości chrześcijańskich w życiu narodu polskiego. Wskazuje ono na niezwykłą siłę różańca jako broni duchowej, która ma moc obrony przed zagrożeniami oraz budowania więzi z Matką Bożą. Jest to wezwanie do głębszej modlitwy, zaufania Bogu i oddania się Jego woli. Co więcej, proroctwo Hlonda podkreśla znaczenie oparcia życia społecznego i polityki na zasadach chrześcijańskich. Sugeruje, że tylko poprzez konsekwentne trzymanie się nauk Chrystusa Polska może stać się silna, godna i duchowo wiodąca. To wezwanie do budowania społeczeństwa opartego na miłości, solidarności i sprawiedliwości, zgodnie z zasadami ewangelicznymi. Warto również zauważyć, że proroctwo Hlonda wskazuje na rolę Polski jako narodu szczególnie chronionego przez Matkę Bożą. Jest to przypomnienie o potrzebie zawierzenia się opiece Matki Najświętszej i poszukiwania jej wsparcia i ochrony w obliczu trudności i zagrożeń. Przesłanie to daje nadzieję na przyszłość i wskazuje drogę do odnalezienia prawdziwej siły w wierze i oddaniu się Bożej woli. Teraz przedstawimy proroctwo pewnego franciszkanina o imieniu Ludowic Rake, które wnosi kolejną perspektywę na temat przyszłości Polski. Ludowic Rake, będąc zakonnikiem, głosił słowa pełne głębokiej wiary i zaufania Bogu, które miały istotne znaczenie dla duchowego rozwoju narodu polskiego. Jego proroctwa stanowią kontynuację duchowej spuścizny wielkich mistyków i proroków, którzy kierowali społeczeństwo ku światłu Bożej mądrości i miłości. Oto jego proroctwo. Polska powstanie wolna i będzie jednym z najpotężniejszych mocarstw w Europie. Polska powstanie z gruzów i popiołów i wreszcie dojdzie do ładu i pokoju w sprawach wewnętrznych. Będzie miała swojego króla ze starożytnej linii książęcej, słowiańskiej krwi, o wielkim umyśle i duchu, a język polski będzie nauczany na wszystkich uniwersytetach świata. Wielu zdrajców zostanie wygnanych z granic Polski. Najwyżej Bóg wywyższy Polaków, gdy dadzą światu wielkiego papieża. Proroctwo Ludowica prorokuje wzniosłą przyszłość dla Polski, która wyłoni się z cienia zniszczenia i chaosu, stając się jednym z najpotężniejszych mocarstw w Europie. Jest to obietnica odbudowy narodu, który powstanie z gruzów i popiołów, osiągając wewnętrzny ład i pokój. Proroctwo przewiduje również usunięcie zdrajców z granic Polski, co świadczy o oczyszczeniu i wzmocnieniu narodowej tożsamości. Z proroctwa Ludowica możemy wywnioskować, że Polska ma przed sobą wspaniałą przyszłość, bogatą w narodowe odrodzenie, wewnętrzny pokój i międzynarodowe wpływy. Jest to wezwanie do wiary, nadziei i działania, aby wspólnie budować lepszą przyszłość dla narodu polskiego i całego świata. Wizje przyszłości Polski, zawarte w proroctwach różnych osób, odgrywają istotną rolę w budowaniu duchowego wzrostu narodu. Również siostra Łucja, jedna z wizjonerów z Fatimy, przewiduje, że naród polski przejdzie drogę odrodzenia, odkrywając i realizując prawdziwe cele ludzkości. Jej słowa sugerują, że przyszłość Europy zależeć będzie od drogi, którą wybierze Polska. Proroctwo przewiduje rozpoczęcie odrodzenia świata poprzez nowy ustrój, który wyznaczy nowe standardy i wartości. Święty Malachiasz w swoim proroctwie maluje obraz Polski, która majestatycznie powstaje jak Feniks z popiołów. Jest to symbol odrodzenia narodowego, w którym Polska odzyskuje swoją siłę i niezależność, stając się jednym z mocarstw Europy. To proroctwo wyraża nadzieję na przyszłość pełną chwały i wpływu Polski na losy kontynentu. Natomiast ojciec Klimuszko widzi Polskę jako źródło promiennego blasku przyszłości, pośród fal wojen i kataklizmów, które dotkną Europę. Jego przepowiednia sugeruje, że Polska uniknie krwi i zniszczeń, stając się miejscem pokoju i stabilności. Proroctwo wskazuje również na honorowe miejsce Polski wśród narodów Europy oraz na jej rolę jako źródła nowego prawa na świecie. Proroctwa przedstawione w dzisiejszym filmie, mimo różnorodności swoich źródeł, łączą się w przekazie o nadziei, odrodzeniu i chwale Polski. W
Wskazują one na potencjał narodu polskiego do odgrywania istotnej roli w budowaniu lepszej przyszłości dla Europy i całego świata. Są to wezwania do wiary, jedności i działania, aby wspólnie budować świat oparty na wartościach duchowych i humanistycznych. Proroctwa te mogą stać się dla nas przewodnikiem na drodze do jasnego i promiennego jutra. Czy uważasz, że Polska ma szczególną rolę w procesie odrodzenia Europy i budowania lepszego świata?